Przykro mi, że też czytam jakieś artykuły, widzę, że nie ma żadnego rozgraniczenia tych poszczególnych sfer e-commerce, B2B, B2C. Wszystko jest wrzucane do jednego worka. Wszystko jest wrzucane do jednego worka, więc postanowiliśmy, żeby w tym odcinku właśnie porozmawiać bardziej o autorach, o twórcach, czyli takich blogerów, konsultantów, ekspertów, ekspertów. przede mm -hmm. wszystkim, profesjonalistów. Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Witajcie kochani, witam was serdecznie w kolejny czwartek. Wracam znowu z lepiej teraz, tym razem wracam z. Wywiadem, z wywiadem z niekim innym jak gościem, który już był w podcaście lepiej teraz oraz w Poludzku o pieniądzach, który też prowadzę, otóż moim gościem jest bardzo dobrze mi znana, bardzo bliska mi osoba, osobiście Margo Wsienko. Margo jest z nami od lat, bardzo dobrze i, i powiem wam szczerze, że nie znam bardziej pracowitej i takiej naturalnie produktywnej. Osoby, nie robiła ona żadnych certyfikatów ani szkoleń z produktywności ani efektywności, i teraz, teraz jest podcasterką, prowadzi własny podcast Margoliz, stronę internetową Margoliz, gdzie możecie zobaczyć różnego rodzaju informacje dotyczące nowości, nowości w marketingu online. Sama specjalizuje się w automatyzacji, pracuje jako freelancer i robi różnego rodzaju zlecenia dla różnych firm z różnych branż. Wiem, że robi automatyzację, prowadził różnego rodzaju kampanie w ramach agencji też. No, i zgodziła się wystąpić w moim podcaście. Postanowiliśmy, że nagramy wspólnie taką rozmowę na temat tego, ponieważ wielu z Was jest ekspertami albo aspiruje do tego, żeby być ekspertami w jakiejkolwiek dziedzinie. Jakakolwiek dziedzinie, czy chcesz być prawnikiem, czy chcesz być blogerem, czy chcesz być trenerem osobistym, czy chcesz uczyć kogoś języków, czy chcesz uczyć malować, pisać, robić strony lub też marketingu, to jest podcast dla Ciebie ponieważ Margo w dzisiejszym podcaście nauczy Was, jak zdobywać klientów, jak pokazać się i jak przede wszystkim sprzedawać w sieci i zrobić to na autopilocie. Za chwilę do tego przejdziemy. Margo przyjechała do Polski 5 lat temu z Ukrainy, z Kijowa. Nie znała ani słowa po polsku. 5 lat temu nie znała ani słowa po polsku. Teraz jest już po trzecich studiach w Polsce, w naszym kraju, studiowała po angielsku i po polsku. to tak jak mówiłem, prowadzi własny podcast w języku polskim jej produktywność ma źródło w niesamowitej dyscyplinie i takiej potrzebie ciągłego rozwoju. Otóż sama mówi biegle pięcioma językami, uczy Trzech z tych języków, jako tutor, też maluje piękne obrazy w wolnej chwili, impresjonistyczne. No i powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę: że na maturze w Kijowie, w szkole muzycznej, grała Nocturne Chopina, więc jest to osoba wielu talentów. No i powiem Wam szczerze, że. Jak ona się do czegoś przyłoży, to jest to robione bardzo dokładnie, I więc to może być właściwa osoba do tego, żeby ją naśladować. Nie chcę więcej mówić już o Margo, ona sama więcej opowie o sobie za chwilę, no, ale w tym podcaście dowiecie się, czym jest tak naprawdę marketing na autopilocie, bo wiele osób źle pojmuje to pojęcie. Co to takiego lejek, ten słynny sales funnel, jak Margo go projektuje, zdradzi wam, no, i jakie powody wpływają na sprzedaż produktów online? Mówi o korzyściach, yy, trudnościach skorzystania właśnie z tego lejka. Liźniemy trochę też tematów dotyczących słynnych lidów. Wszyscy mówią o tych lidach ostatnio, o zbieraniu lidów. Po co, co to takiego lidy? Po co się je zbiera? Jak się je zbiera? Margo zdradzi też Wam, jakie należy postawić pierwsze kroki, gdy samemu chcemy zaprojektować właśnie taki odnoszący sukcesy lejek. No, ale. Zanim wysłuchacie Margo, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu po ludzku o pieniądzach. Tam jest rozmowa o tym, jak jesteśmy okradani z pieniędzy w sieci. Moim gościem jest Piotr Czerkas, więc serdecznie Was zapraszam do tego podcastu. Pozdrawiam też ekipę Pogotowia Ratunkowego, Andrzeja Saskiego i Piotra Słacińskiego, których mijałem. Ostatni weekend na Anatolinie w Warszawie, nie znając ich, mijałem. Widziałem, że ratownicy, brodaci parkują karetkę, będą kogoś ratować za chwilę. I miałem taką refleksję: Boże, ci ludzie robią tak ważne rzeczy w niedzielę. Ja idę sobie na spacer, na lody. Po godzinie otrzymuję wiadomość na fanpage'u od jednego z nich. Okazuje się, że słuchają lepiej teraz. Stałem rozpoznany. Serdecznie pozdrawiam pogodowie ratunkowe. Pozdrawiam Andrzeja, pozdrawiam Piotra. No i zapraszam Was teraz. Do wysłuchania mojej rozmowy z Margo Fsienko z MargoLits. Cześć Margo! Cześć Radku. Bardzo cieszę się, że zgodziłaś się wystąpić w Lepiej Teraz. Kontynuuję w dalszym ciągu robienie takich podcastów typowo skierowanych do osób, które rozwijają jakiś biznes albo chcą wypromować jakąkolwiek swoją własną ideę, swoją osobę chociażby, wypozycjonować się jako ekspert w swojej dziedzinie. Tak bym to ładnie nazwał. I uważam, że ty jesteś idealną osobą. Znam cię osobiście bardzo dobrze od lat i wiem, że jesteś osobą, która właśnie szkoliła się w tym kierunku i przez lata Zgłębiałaś wiedzę na temat marketingu online i nie tylko, bo robiłaś w praktyce bardzo wiele projektów, uczestniczyłaś w tych projektach. Czy mogłabyś słuchaczom lepiej teraz, którzy nie znają Cię z wcześniejszych odcinków, bo już byłaś raz u mnie, czy mogłabyś przybliżyć słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz? Tak, Radku, wszystko się zgadza. I od dłuższego czasu jestem w branży e-marketingu. Skupię się przede wszystkim na tworzeniu lejków sprzedażowych, częściowo również na user experience, czyli na doświadczeniach użytkowników na stronach internetowych. Tak ciekawie się złożyło, że nie od razu weszłam do branży marketingu w trakcie studiów, ponieważ pierwsze moje doświadczenia to, to były, była praca w ambasadzie Ukrainy. Studiowałaś chyba stosunki międzynarodowe, tak? Tak, ja zaczęłam, zaczęłam sw swoją karierę właśnie od stosunków międzynarodowych. Studiowałam jeszcze wtedy na Uniwersytecie Warszawskim. Więc dla mnie było to normalną rzeczą spotykać byłych ambasadorów lub też już jeszcze polityków aktywnej kadencji na korytarzu mojej alma mater. Później przeszłam do Kolegium Civitas, i tam też zgłębiałam tajniki stosunków międzynarodowych i negocjacji. Natomiast w pewnym momencie zaczęłam tak się interesować tym Marketingiem internetowym, przede wszystkim copywritingiem. Zaczęłam pisać swojego bloga, zaczęłam się interesować właśnie czym jest ta automatyzacja marketingu, że po prostu nie mogłam patrzeć na dyplomację Kissingera. Pamiętam, że czytałam to cegłę i po prostu musiałam coś zmienić. Postanowiłam, że Okej, okay, studia na kierunku marketing online być może nie dadzą mi tego wszystkiego, co chciałabym osiągnąć w tej branży, bo wiem, że marketingu nie można się uczyć z podręczników, nie można chodzić na uczelnię i oczekiwać, że na uczelni zdobędziesz całą tą praktyczną wiedzę, którą zdobywasz właśnie w pracy w agencji kreatywnej, w agencji marketingowej czy reklamowej, ale ja chciałam się otoczyć tymi ludźmi od samego początku i starać się nawiązywać kontakty takie branżowe, czyli... Odwiedzać konferencje, zapoznawać się z osobami, które siedzą w tej branży. Stąd też pomysł na to, żeby założyć autorski podcast Trikte o Marketingu Online, MargoLites. Kiedyś nazywał się Startup My Life, ale zmieniłaś w pewnym momencie nazwę. Tak, tak, tak. Wcześniej to był podcast, do którego zapraszałam i rozwiązywałam też wątpliwości co do założenia biznesu online, co do startupów. Ale w pewnym momencie zauważyłam, że tak skłaniam się do tego marketingu online, że, że warto sprofilować ten podcast i, i pozostać przy tej branży. Co tak naprawdę Ci się najbardziej podoba w marketingu online? Co daje marketing online nam? Dlaczego, dlaczego my? Słuchacze moi mieliby się zainteresować marketingiem online. To jest bardzo trafne pytanie i bardzo ci dziękuję za, za poruszenie tego pytania na samym początku. Nie, nie powiedziałam nie opowiedziałam do końca, jak później wyglądała moja droga zawodowa, bo pracowałam przez kilka lat w agencji marketingowej, gdzie właśnie projektowaliśmy lejki sprzedażowe, i tam miałam styczność z biznesem i generalnie z określeniem potrzeb klientów. Z wchodzeniem w buty klienta, i myślę, że. Bardzo dużo osób o marketingu wypracowało sobie takie zdanie, że marketing to jest wciskanie czegoś na siłę, to jest przedstawienie jakiejś oferty tak bardzo sprzedażowo. Natomiast tej agencji, gdzie pracowałam my, nie opracowywaliśmy jakby graficznej szaty czegoś, co się robi na przykład w agencji kreatywnej, tworzyliśmy strategię, jak rozwiązywać problemy klientów. A możesz podać przykład branży, biznesu? Nie musisz mówić o tym, o, o tym, co ty robiłaś, tak żeby słuchacze bardziej zrozumieli, o czym mówisz. Powiedzmy, jest to branża nieruchomościowa i jest to osoba, pośrednik, który sprzedaje dość drogie domy w Francji i musi znaleźć klientów na to, żeby, ktoś, żeby ten klient przyszedł i kupił u, od, od niego ten dom. Jak może pozyskać tego klienta? Czyli czy będzie wywieszać ogłoszenia w tym mieście? Czy będzie targetować reklamy na Facebooku, żeby osoby być może zainteresowane kupnem takiej nieruchomości we Francji mogły zobaczyć i sprawdzić ofertę? Natomiast to jest takie tradycyjne podejście, czyli bardziej outbound, to, że my kierujemy, kierujemy jakieś reklamy i do, docieramy do naszych o, odbiorców, do naszych potencjalnych klientów, leadów, przedstawiamy im ofertę. Natomiast w nowym marketingu, w takim marketingu, którym ja lubię i który również propaguję, jest przede wszystkim spojrzenie na, w pierwszej kolejności, na spojrzenie na potrzeby klientów, zrozumienie, jakie mają pain pointy, czyli z czym się borykają, czego chcą uniknąć, a być może jakie lepsze życie widzą przed sobą. Od tej strategicznej części warto znaleźć taki punkt zaczepienia, w jaki sposób możemy tworzyć strategię marketingową dalszą i jak możemy implementować tą strategię. Czyli poczekaj, tak mówiąc prostym językiem, nie sprzedajemy tylko dlatego, że coś mamy i sprzedajemy, patrzcie, mamy takie fajne rzeczy, kupcie, tylko najpierw sprawdzamy, czego ludzie potrzebują. Zgadza się. Bardzo dużo marketerów, którzy właśnie preferują ten sposób na dotarcie do klientów, taki cold, czyli nie wiemy nic o tych klientach, wcześniej nie mieliśmy z, nim żadne, z nimi żadnego kontaktu i do tych potencjalnych klientów wysyłamy jakieś cold mailingi, zasypujemy Spanem. ich spamem, albo na przykład stosujemy takie zabronione taktyki i no być może mało etyczne taktyki, takich stron z, z splash pages czy squeeze pages z strony lądowania, gdzie jest jakieś wideo. Jest jakiś pop-up, to wszystko denerwuje ludzi, szczególnie jeżeli nie mają ochoty na kontakt z taką firmą. Ten kontakt musi się zacząć w bardzo niezobowiązujący sposób. I jak już będziemy mówić później, ta ścieżka zakupowa klienta od pierwszego kontaktu do zakupu i lojalności ma jednak tam kilka segmentów i od razu tak sprzedawać po prostu się nie da w erze cyfrowej. To, to jest dłuższy i bardziej złożony proces. Margo, powiem ci szczerze, że jest jedna rzecz, która mnie zawsze ciekawiła, jeśli chodzi o ten marketing online. Bo rozumiem, online sieć to jest to jest normalnie nowa przestrzeń, w której możemy sprzedawać nasze produkty, nasze usługi, ale wiele osób nie wie, że można też to tak ustawić wszystko, że samo by się sprzedawało, że nie trzeba aktywnie cały czas coś wrzucać, że można zrobić tak. I użyć nowych technologii, wiedzy, takich ekspertów jak Ty, chociażby, żeby to był tak zwany marketing na autopilocie. Na pewno znasz to określenie, i do Ciebie pytanie. Tutaj jest. Czy ludzie poprawnie rozumieją to znaczenie? Marketing na autopilocie, czyli taki samograj, że samo się coś robi, ja tylko poustawiam wszystko i potem nogami do góry sobie leżę na jakimś hamaku na plaży Puket w Tajlandii. I patrzę tylko, jak konto rośnie. Czy można tak zrobić? Częściowo jest to zmierza to w poprawnym kierunku. Natomiast warto tutaj zauważyć, że nadal za tą automatyzacją marketingu i za tymi wszystkimi systemami do automatyzacji, pewnie twoi słuchacze wcześniej słyszeli o ConvertKit, or o MailerLite, o HubSpotie, o innych narzędziach do automatyzacji marketingu również sprzedaży. Natomiast zawsze za tymi wszystkimi systemami stoi jeden człowiek, który to wszystko ustawia, ale bardzo często i najczęściej w takich już bardziej w solidniejszych przedsięwzięciach. Stoje zatem cała grupa, cała rzesza marketingowców i całego zespołu, który również się składa z product, z product managerów, składa się z osób decyzyjnych, strategów, którzy którzy planują tu całą st strategię od samego początku. Automatyzacja to jedynie narzędzie do um, implementacji e, tych, cały, e, tych wszystkich założeń o kliencie, o jego potrzebach, o tym, jak jako firma, jako, e, mając produkt, możemy, możemy te, te, te potrzeby rozwiązać i tym oczekiwaniem sprostać. Czyli marketing na autopilocie jest możliwy, ale najpierw jest potrzebna. Potrzebny wkład pracy ekspertów, tak, żeby to wszystko dobrze poukładać. Tak, być może dla Twoich słuchaczy to będzie trochę takie abs abstrakcyjne, być może, jeżeli nie wiedzą, jak ten proces w praktyce wygląda, więc. Czy ktoś chce zostać jednym z takich marketingowców, wtedy nie muszą się wygłosić tak, w ten temat? Ten głębiej. odcinek jest dla ekspertów, więc okay. zakładam, że też będą tacy. Ja mam nadzieję, że nie tylko dla ekspertów, ale też dla takich, którzy chcą sami chociażby wziąć się za coś takiego, albo chociażby skorzystać z Twoich usług i zrozumieć to, dlaczego warto skorzystać z nich. Powiem jedno, myślę, że wielu osób, wielu osób, które ciebie słuchają, myślą, że o automatyzacji jako o narzędziu. Że to jest, powiedzmy, mailer light, tam gdzie ja tworzę. Mailchimp. Popularny. Mailchimp. Bardzo popularny, to chyba pierwsze narzędzie, od którego zaczynają osoby na, na początku, blogerzy. blogerzy. Myślę, że ConvertKit właśnie pozycjonuje siebie bardziej dla, dla twórców, dla autorów, dla podcasterów, dla blogerów. Osoby te myślą o tych narzędziach jako o czymś, co wygeneruje im już dokładnie jakieś tam ustalone kwoty, czyli kpi jakieś tam określone wyznaczniki sukcesu. Tak, to działa, ale jeżeli za tym stoi dużo przemyślenie, dużo pracy strategicznej, bo jedna rzecz, możemy wysyłać 10 maili w ciągu miesiąca, ale te maile nie będą miały jakiejś Takich, takiego podłoża strategicznego, czyli po co, po co robimy? Jak nawet Simon Sinek mówi, zacznij od swojego dlaczego. Czyli zawsze za jakimiś naszymi aktywnościami w internecie, w tym przypadku, musi stać jakaś przemyślana strategia. Czyli dlaczego wysyłamy tak często maile? Co jest w tych mailach? Jak, jakie wezwania do działania dajemy w tych mailach? Czy segmentujemy bazę poprawnie? Na jakiej podstawie segmentujemy znaczy, bazę? Segmentujemy naszych bazę. Wytłum Tłumacz te określenia? Musiałbym dać cały wykład o automatyzacji marketingu. Zaraz przejdziemy do kolejnych pytań, tego o, o co chodzi z tą segmentacją bazy. No, jeżeli już to jest takie bardzo specyficzne pytanie, to segmentacja polega na tym, żeby podzielić całą naszą bazę mailowo, bo pozyskujemy te maile, chcemy pozostać w kontakcie z naszymi potencjalnymi klientami, czyli osobami, które wyraziły chęć kontaktu z naszą firmą. Chcemy je po prostu posegmentować według jakichś kryteriów, bo wiemy, że My ludzie jesteśmy różni. Ktoś się zajmuje, jak już od, nawiązując do tematu naszego e, odcinka, to to, że są eksperci, ale są eksperci na przykład freelancerzy, są eksperci, którzy już założyli firmę, są eksperci, którzy działają w startupie, są po prostu oddzielni, niezależni konsultanci z firmą. Więc widzimy, że są jakieś kryteria, na podstawie których możemy podzielić tą e, naszą bazę. Dlaczego to robimy? Również. Dlaczego? Zacznijmy od tego, dlaczego. Żeby bardziej precyzyjnie komunikować nasze korzyści wynikające z użycia naszego produktu lub skorzystania z naszych Czyli usług. Czyli mówiąc w skrócie, nie wysyłać wiadomości na temat rzeczy, które kogoś mogą nie zainteresować zupełnie. Tak. Więc chodzi o, to, o zróżnicowanie komunikacji. Czyli powiedzmy, jest osoba, która dopiero zaczęła się interesować marketingiem. I to jest taki like, nazwijmy go w ten sposób, że to jest osoba początkująca i ona będzie potrzebować zupełnie innych treści na blogu, będzie potrzebować zupełnie inny, innego formatu e, rozmowy, innego formatu newslettera. Z innej strony jest osoba, która już się zna na marketingu, jest ekspertem, pracowała w branży przez 5 lat i dla niej treści dla początkujących już nie będą ciekawe. I żeby... Bo, bo, to, jakby te treści, ten cały content marketing jest ściśle związany z poszczególnymi etapami w lejku sprzedażowym, czyli takim, taką analogię do ścieżki zakupowej klienta i musimy go wykorzystywać. To jest nasze narzędzie do tego, żeby przeprowadzać naszych potencjalnych klientów poprzez ten lejek sprzedażowy na jego dół, czyli prowadząc do sprzedaży i musimy robić to w skuteczny sposób, więc kierując komunikację do osoby już zaawansowanej, będzie się, ta komunikacja będzie się różnić od, od tej kierowanej do osób początkujących, stąd wynika ta segmentacja. A powiedz może do jakich biznesów pasuje taki marketing na autopilocie? W tym przypadku, jak już postanowiliśmy taki temat wybrać, czyli automatyzacja marketingu dla ekspertów, dla twórców, dla autorów. Coachy dla różnego rodzaju, nie wiem, twórców, zleceń chociażby, czy nie wiem, ktokolwiek ja takich przykładowych, przykładowych stanowisk lub również zawodów, to jest konsultant do spraw marketingu, to jest konsultant finansowy. Czy trenerzy Trenerzy personalni, dietetyczni, dietetycy. blogerzy, osoby, które przemawiają, chociażby mówcy. Osoby piszące książkę. Ale to jest tylko jeden segment. To jest o wiele bardziej skomplikowane. Podcasterzy też i blogerzy, tak? Jasne, jasne. Oczywiście możemy tutaj posegmentować to na różne grupy również, bo automatyzacja marketingu to nie tylko. To nie tylko twórcy, nie tylko autorzy, to również. Powiedzmy e-commerce, ale e-commerce to jest zupełnie inna rzecz. Tam są zupełnie, zupełnie inne mechanizmy i zupełnie inna również strategia, która za tym wszystkim stoi. My dzisiaj o e-commerce nie rozmawiamy. Tak. Również bardzo ciekawym tematem jest B2B, czyli biznesy, które kierują swoje produkty i usługi do innych biznesów, czyli branża B2B. To, to zupełnie inny rodzaj marketingu i bardzo często, przykro mi, że też czytam jakieś artykuły, widzę, że nie ma żadnego rozgraniczenia tych poszczególnych sfer e-commerce, B2B, B2C. Wszystko jest wrzucane do jednego worka. Wszystko jest wrzucane do jednego worka, więc postanowiliśmy, żeby w tym odcinku właśnie porozmawiać bardziej o autorach, o twórcach, czyli takich blogerów, konsultantów, ekspertów, ekspertów przede m -m. wszystkim, profesjonalistów. Dobrze, Margo, zacznijmy od podstaw. Co to takiego lejek? To często będziesz używała pewno sformułowania funnel angielskiego, m -m, no, bo to powstało na, m -m. na zachodzie w Stanach, więc wytłumacz tym osobom, które są początkujące i ciągle słyszą ten lejek. Co to takiego ten lejek? Tak. Ten lejek sprzedażowy w marketingu wygląda tak samo jak ten fizyczny lejek, który, którym się posługujemy w domu. do Przy nalewania, wina na przykład w domu. No, do przelewania z butelki do butelki albo tam cokolwiek. Ale tak już, przychodząc do sedna, lejek sprzedażowy to jest taka analogia ścieżki zakupowej konsumenta. Na przykład ja osoba no już laty planuję jakiś wyjazd na wakacje, jako konsument będę szukać e, biura agencji e, turystycznej, żeby mi wszystko to zorganizowała. Ja jestem tak zwany problem aware, czyli ja, e, ja jestem świadoma swojego problemu do rozwiązania. No, może problem to brzmi trochę tak y, y, dziwnie, ale generalnie chodzi o to, że ja mam jakąś potrzebę i muszę, muszę to, tej potrzebie sprostać. Więc tak, idę na różne strony internetowe i sprawdzam, y, jakie są wycieczki do Stanów Zjednoczonych, czy, czy tam do Francji, na różnych etapach. Robię takie rozeznanie, czyli ja jestem na etapie consideration, czyli rozeznania. Sprawdzam różne, porównuję różne agencje, różne biura podróży, i też staram się sobie, czego konkretnie oczekuję od takiego, takiego biura podróży, porównuję ceny, rozważam różne opcje. I w pewnym momencie będę gotowa no, zamówić od takiego biura podróży wycieczkę. Ja mam na tym swoim, na tej swojej drodze od y, generalnie w pomysłu na to, że wyjadę gdzieś do y, zakupu tego. Tej wycieczki przez internet, to przejdzie jakiś czas. Ja sprawdzę bardzo dużo różnych stron. Będę miała bardzo dużo punktów styku z konkretnym biurem podróży. To biuro podróży, jeżeli chce mnie zatrzymać i chce, żebym ja bardziej i lepiej przyjrzałam się ich ofercie, to musi mnie w jakiś sposób zatrzymać i kontynuować ze mną tą komunikację. To może się odbywać na przykład poprzez umówienie się na darmową konsultację z takim agentem w biurze podróży. No i dalej ta moja ścieżka zakupowa będzie trwać, bo ja będę chciała rozważyć jeszcze kilka innych opcji, a w międzyczasie na przykład zobaczę na Facebooku reklamę tegoż biura podróży, z którym rozmawiałam wczoraj i konsultant mi tłumaczy, co mają w ofercie. I wtedy mam kolejny punkt styku z tą agencją, czy z tym biurem. A, poczekaj, czyli tak podsumowując, jest dużo różnego rodzaju kanałów dotarcia do Ciebie, które realizuje to biuro podróży w sieci, w czasie pracy marketingowej nad swoimi produktami, i usługami i oni działają na, różnego, na różnych polach, na różnych płaszczyznach, cały czas po to, żeby Cię, Zaprowadzić na koniec do Twojego portfela. Można powiedzieć, żeś podjęła decyzję o zakupie tej wycieczki. Idealnie, jeżeli tak, takie biuro podróży właśnie e, korzysta z takich narzędzi i ma taką strategię, realizuje to skutecznie, to tak. Ale oczywiście nie, ka, nie każde biuro podróży to robi, nie, nie każde biuro jest tak wyeksponowane jak to idealne. I to, to co. To jest właśnie powiedziała... lek, tak? To jest właśnie lek, to co opisałaś, tak? To jest jedna część, jeden aspekt ścieżki, ścieżki zakupowej. To jest tak customer journey, tak? Czyli wędrówka klienta. Ta wędrówka klienta może mieć wiele etapów. Jako klient, jako potencjalny klient będę miała sporo punktów styku z agencją. Im bardziej, im więcej będę miała punktów styku z daną, z danym biurem podróży na przykład, wtedy większe prawdopodobieństwo tego, że się zainteresuje na porządnie ich ofertą. I jeżeli oni wykorzystają te mechanizmy marketingowe w ten sposób, żeby przedstawić mi korzyści i sprostają moim oczekiwaniem i moim konkretnym potrzebom, będą mieli tą wycieczkę do Francji w pięciogwiazdkowym hotelu ze spa, to, to w te, w, jeżeli poprawnie to zakomunikuję, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo tego, że to się skończy zakupem. A może później ja będę, stanę się lojalnym klientem. W kolejnym, kolejnego lata wrócę do nich i kupię jeszcze kolejną wycieczkę. Więcej, może jeszcze zarekomendujesz znajomym to biuro podróży. Powiesz, tak. że jest dobre i świetne. Okej, okay, dobrze, ale żeby to wszystko, żeby na to wszystko trafić w sieci, i mówimy o internecie. Agencja musi przygotować odpowiednio tą podróż Twoją przez internet, zanim polecisz to do, do Francji czy gdzieś tam. I ta agencja projektuje ten lejek. Po to, żebyś ty odpowiednio podróżowała po tej sieci i trafiała właśnie ciągle na to biuro, na czym polega projektowanie tego lejka? Myślę, że bardzo wiele biznesów przegapia może w jakimś sensie, w jakimś zakresie, najważniejsze, oprócz tego customer journey, czyli wędrówki klienta, jeszcze generalnie definicja tego, kim jest ten klient, bo wiele firm nie prowadzi tej pracy nad personą. Jeżeli mówimy o, o, stricte o sektorze B2C, czyli kierowanie produktów i usług do konsumentów, nie do firm, to w takim razie tworzenie persony i uświadomienie sobie, kim, kim jest ta persona, czyli ten idealny klient, jakie ma zachowania i zainteresowanie, co robi wieczorem o, o 20 i jakie ma problemy do rozwiązania. Jak sobie tego nie zdefiniujemy, to komunikacja może się potoczyć w tą stronę, że to po prostu będzie kierowane do niewłaściwych ludzi albo do, do klientów, którzy są nie, nie, niezbyt idealni, czyli. Podaj przykład takiego źle zrobionego e, lajka. Moim zdaniem to generalnie niepoprawne lub niewłaściwe zdefiniowanie tego, kim jest klient, czyli e, kto od nas kupuje. E, Jakich klientów chcemy przyciągać, bo też możemy, nasza firma może działać i zarabiać, ale zarabiać na tych najmniej płacących, na przykład klientach, albo na klientach, którzy są najbardziej wymagający. Więc chcemy przyciągnąć tych idealnych, idealnych i zdefiniować sobie taką grupę ludzi lub kilka takich grup ludzi, takich person. Kolejne to, że. Po prostu ludzie, firmy i wykonawcy w tych firmach od razu zmierzają do konkretnych narzędzi. Czyli, a odpalmy te mailingi na stronie albo, okej, okay, zróbmy ten landing, to stronę lądowania a może zmieńmy parę rzeczy na stronie głównej. I to jest takie chaotyczne, rozrzucone, nie mające żadnego e, holistycznego podejścia. Albo zróbmy boost e, e, albo, posta na Facebooku. Albo w ogóle, tak. Albo zainwestujmy 5000 tysięcy złotych w reklamy na Facebooku, mając ba, bardzo dużo wad na stronie głównej, na którą kierujemy ten ruch. Nie e, jasną ofertę, Generalnie bardzo dużo niedopracowań na tej stronie docelowej, na którą kierujemy. Może customer support, czyli obsługa klienta jest słaba. No i co? Wyrzucamy te pieniądze w błoto, przepalamy budżet marketingowy i narzekamy, że marketing nie działa. No to, przepraszam. To znaczy, że jest po prostu źle zaprojektowany lejek i. Yy... Para idzie jak gwizdek tylko i wyłącznie. Wydajemy pieniądze na rzeczy, które są nieskuteczne albo kierują w, w miejsca, które są nieefektywne. To prawda. Myślę, że bardzo duża, duża część w projektowaniu Lejka jest właśnie ta przede wszystkim audyt tego, na czym. Stoimy na początkowym etapie. Jeżeli audyt jest niedokładny, generalnie nie rozumiemy, co klient od nas oczekuje, czy zoptymalizowaliśmy strony, zanim ten lejek wypuszczamy, no to wtedy para idzie u gwizdek. A ten UX i UI strony, czyli doświadczenie użytkownika, interakcji użytkownika ze stroną, to, to jest bardzo ważne. I jeżeli strona ma wady, wtedy. Cały ten lejek nie jest dobry i nie przynosi nam jakichś konkretnych wyników. A oprócz tego, jeszcze musimy zadbać o poprawną komunikację, czyli copywriting, jakie teksty tam się znajdą, czy dokładnie możemy zakomunikować korzyści z używania naszego produktu, czy możemy pokazać, możemy zbudować zaufanie, czy wykorzystujemy dowód społeczny, czyli tam testimonials, jakieś rekomendacje od klientów, jakieś publikacje w czasopismach naszych, czy możemy zbudować budować to zaufanie na jakimś etapie. Margo, jakie są poziomy składowe lejka? Jak już zobrazujemy sobie lejek, lejek na górze, na górnej stronie, na górnej części jest szeroki, czyli bardzo dużo użytkowników, generalnie dużo użytkowników wchodzi do lejka, a dolna część lejka jest wąska, czyli kończy się zakupem tylko jakiś mały procent tych osób, które, które wchodzą do lejka. Najpierw musimy zbudować awareness, czyli świadomość o tym, kim jesteśmy i co oferujemy. I to jest górna część lejka. Co to jest to awareness? Co to, to w ogóle jest? Co to jest w ogóle budowanie świadomości. Przede wszystkim można to zobrazować jako na przykład obejrzenie jakiegoś posta na Facebooku, nagle trafiamy na jakąś reklamę jakiejś firmy i interesuje to nas, więc klikamy i przychodzimy na ich stronę. Możemy zobaczyć jakieś wideo na YouTubie albo reklamy na YouTubie tej firmy. O, świadomość zaistniała, wiemy, że jest taka firma na rynku. I dalej osoba może kliknąć taką reklamę lub taki wpis też również organiczny, jeżeli się z takim wpisem spotkała gdzieś tam na, na fanpage'u firmy. I dalej przechodzi do kolejnego poziomu niżej w lejku, czyli wtrafia na stronę. Jeżeli strona jest poprawnie zoptymalizowana i mamy wyraźne wyzwanie do działania na na przykład na pobranie czegoś na e, pobranie jakiegoś e-booka lub pobranie jakiegoś case study to wtedy wtedy osoba już przechodzi niżej zmierza bardziej e, w stronę zmiany swojej perspektywy e, patrzenia na jakiś problem lub Zmianę perspektywy wobec jakiegoś tematu. Na przykład widzę jakieś, wyświetla mi się reklama jakiegoś portalu jogi i tłumaczy mi, że yoga na przykład ma dobry wpływ na moje samopoczucie, że moja produktywność wzrasta tam o 20%. No i to jest ten pierwszy taki punkt zaczepienie, ten styk, punkt styku z, z tą marką. I ja wtedy później klikam i sprawdzam, co to takie w ogóle jest. I Dalej mogę się zapisać na ich newsletter. To zmienia jakby moje perspektywy patrzenia generalnie na jogę. No i później przechodzimy do takiego etapu tak zwanych results in advance, czyli RIA. To jest taki skrót, który, którym się posługujemy w tym, na, na, na tym poziomie. Na tym etapie musimy zaoferować jakieś bardzo szybko osiągalne wyniki dla, dla osoby, która wchodzi na naszą stronę lub ma z nami kontakt. Z naszą marką. Co to jest w ogóle te Results in Advance, czyli te, jakby to przetłumaczyć, wyniki przed czasem? To znaczy to, że musimy Pokazać, że możemy tej osobie pomóc bardzo szybko, bardzo w bardzo krótkim czasie, i ona od razu zobaczy jakieś wyniki. Czyli, na przykład, jak ja się zapiszę na jakiś webinar, i ta pani, która prowadzi zajęcia z jogi, pokaże mi kilka takich ciekawych pozycji, jak ja mogę się odprężać robiąc jogę, to wtedy ja sobie zrobię to ćwiczenie. O, i będę się czuć lepiej odrobinę. Albo na przykład jak ktoś mi przedstawi jakieś, jakąś prezentację lub nawet się umówiąc ze mną na darmową rozmowę, da mi kilka takich typów rad do implementacji faktycznie w pierwszej, godzinę, pierwszej godzinie po, po takiej rozmowie i ja to sobie zrobię. Od razu zobaczę jakieś konkretne wyniki wynikające z, 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 z tej rady. No i to może, może być, może mieć różną postać. To może być odpowiedź na pytanie, jak na końcu w końcu webinarów można, na końcu webinaru można zadać jakieś pytania i dostać od razu odpowiedź. To, to sprawia, że mamy większe zaufanie do takiej firmy i mamy większą styczność z ich działalnością. I dalej już przychodzimy do jeszcze bardziej na dół, czyli na tym etapie już musimy zbudować sobie takie naprawdę solidne zaufanie do tej marki, żeby, żeby kliknąć przycisk kup lub zamów. To oznacza to, że czytamy testimonials, rekomendacje klientów. Oglądamy być może wideo rekomendacje klientów. Patrzymy z, z jakimi firmami ta, ta firma wcześniej pracowała lub komu świadczyła usługi. Sprawdzamy w internecie, co ta firma, jaka jest obecność tej firmy w internecie. Czy jest wiarygodna, czy są jakieś negatywne rekomendacje ludzi. Jedna gwiazdka zamiast pięciu. Takie rzeczy odbywają się właśnie na tym etapie spra sprawdzenia swojego zaufania. Do, do tej marki. No i jak już sprawdziliśmy, jak już zbudowaliśmy to zaufanie, oczywiście bardzo ważną rolę również odgrywa strona główna owned media, czyli media, które posiadamy, które, nad którymi sprawujemy absolutną kontrolę. Na stronie Strony możemy tak zaprojektować, żeby właśnie kierowana była na zbudowanie takiego głębszego zaufania, głębszej relacji z tym odbiorcą. No i to sprawi, jak wszystko jest poprawnie zrobione, to sprawi, że, że klient w końcu. Kliknie kup zamów. No i to już dół tego lejka zakupowego, ale to jeszcze nie koniec, bo zawsze możemy sprzedawać więcej, sprzedać więcej produktów i ten, ten całkowity budżet, który nam który jest tworzony przez tego jednego naszego klienta, całościowo przez całe jego życie, czyli interakcji, bycia naszym klientem, naszej firmy, to jest tak zwany lifetime value. Każdego klienta, czyli ile on jest wart poprzez cały ten okres bycia klientem w naszej firmie, bo może odejść na przykład do konkurencji, no i wtedy już już stracimy tego klienta, możemy zwiększyć ten lifetime value, czyli możemy sprzedawać więcej, usług, więcej produktów tej osobie, która już jeden raz nam zaufała. Kolejny raz, jak ona już widzi wyniki. I wie, że kolejny produkt czy usługa pomoże sprostać jeszcze kolejnym wyzwaniem, oczekiwaniom, bo może mogą pojawić się bardziej zaawansowane problemy e, już na, wyż, na wyższym poziomie, wtedy sprzedajemy więcej, czyli robimy upsell jakichś produktów. Co takiego lejek sprzedażowy ma wspólnego z ludzką psychologią? W ciekawy sposób można zaprojektować komunikację bazując na takim stwierdzeniu, że coś może być witamin. E, i coś może być pain killer. Czyli my jako ludzkość, jako osoby dążymy do dwóch rzeczy. Do unikania bólu, do unikania cierpienia i dążenia do satysfakcji, do przyjemności. Czyli mając jakiś problem, na przykład może, no może podaj jakiś przykład. Okej, okay. wyobraźmy sobie, że ja siedzę w sieci i szukam kogoś, kto by mi pomógł jako mentor. I szukam eksperta, który zna się na przykład na... Na wyznaczaniu celów, żeby pomóc mi, znaleźć takiego coacha, który by mi pomógł. No i, no, no i co, w jaki sposób? To, to nie jest precyzyjne postawienie problemu. Dlaczego ja to robię? Dlaczego ja szukam tego coacha? Czy mam jakiś życiowy problem? Tak, mam, mam taki problem, że nie wiem, co chcę w życiu robić. Ciągle, ciągle skaczę z kwiatka na kwiatek i nic mnie nie zadowoli. I nie wiem, tak naprawdę, czego chcę. I chcę, żeby ktoś, ekspert od psychologii, czy coach, Potrafił w czasie rozmowy ze mną, za którą oczywiście zapłacę, żeby pomógł mi nakierować, pomógł mi wybrać te rzeczy, które w życiu chcę wybrać, te jak robić, jak postępować. Jest wiele osób, które są zagubione. Ja to wiem ze swoich doświadczenia, dużo listów takich dostaję od słuchaczy, i oni właśnie szukają najczęściej osoby, która by im pomogła, czy mentora, czy coacha. Dobrze. To zwykle, jak na przykład ja współpracuję z klientami, oni przychodzą i też przedstawiają ten problem w ten, w ten oto sposób, przedstawiają to swoje personę. Natomiast zapominają zdefiniować, czego się boją te, ci ludzie. Na przykład taka osoba, która e, szuka czegoś nowego w życiu, być może chce zmienić zawód e, na le, le, lepiej płatny lub e, bardziej pre, prestiżowy, ona może się bać na przykład w pewnym momencie bardzo niskiej, stałej niskiej pensji. Czyli to, to może być ten fear, strach. Może na przykład e, bać się o depresji, może mieć depresję z tego powodu, że nie ma nie działa w takim zawodzie, gdzie by się mogła spełnić. Kolejne.

Jeżeli chodzi od strony przyjemności i od strony satysfakcji, to tego, do czego my jako ludzkość dążymy, e, na przykład chcę zarabiać więcej e, lub chcę się spełniać zawodowo lub e, chcę na przykład pracować z każdego miejsca na ziemi, stąd wynika to, że chcę zostać marketerem i chcę zmienić swój zawód. I szukam takiej osoby, która by, mi, która by mnie nakierowała na to właściwe rozwiązanie, no i żeby to osiągnąć, ten cel osiągnąć i uciec od tych frustracji i od tego bólu, który mnie prześladuje, dlatego że znajduję się w tym otoczeniu. Chcę go zmienić. Więc identyfikacja tych bólów, frustracji, strachu wraz z przyjemnościami, satysfakcją te tego celu, do którego dążymy, to jest to, co jest związane z tą psychologią. Ale generalnie w marketingu bardzo dużo rolę odgrywa psychologia i generalnie również socjologia, więc e, też również na, na uczelniach bardzo często można, e, można zobaczyć, że marketing znajduje się na przykład na kierunku socjologia. To, to jest bardzo ściśle powiązane z tym, jak myślimy jako jednostkę, jak myślimy jako społeczność. Margo, powiedz mi, Jakie są różnice między lejkiem B2C i B2B, czyli business to customer i business to business? Marketing, marketing w sektorze B2C różni się od tego w B2B. Są różne osoby decydujące w firmie, na przykład w przypadku B2B. Lejek sprzedażowy, generalnie proces zakupowy może trwać wiele dłużej, Takiego? Chyba rozumiem, czyli bo B2C tak naprawdę decyzję podejmuje jakiś menadżer albo jakiś dyrektor najczęściej i to musi być tak zaprojektowane, żeby te treści dotarły do menadżera, a nie do takiego zwykłego klienta, który szuka wycieczki na przykład zagranicznej, tak? Chodzi o to, że jeżeli ten menadżer, który mówisz, występuje jako konsument i chce kupić wycieczkę w biurze podróży i... Pojechać gdzieś tam z żoną, z dziećmi, to tak, to jest B2C. On występuje jako konsument i podejmuje sam decyzję. Jeżeli chce zamówić cartridge dla całej firmy do drukarek, mhm. no to wtedy już jest B2B, bo to jest firma, która kupuje od jakiejś firmy jakieś produkty czy usługi. Te cartridge to taki prosty przykład, ale na przykład, jak mówimy już o takich bardziej droższych produktach, weźmy obszar. SaaS, czyli Software as a Service, oprogramowanie, za które płacimy co miesiąc. Wtedy oczywiście pozyskanie takiego klienta na taki soft będzie wiele, wiele droższe i też o wiele bardziej skomplikowane, dlatego że na, w firmie nie, nie ma jednej osoby, która by. No, zwykle załóżmy, że nie ma jednej osoby, która by wszystko robiła sama, szczególnie w dużej korporacji, tam gdzie się kręcą duże pieniądze i wtedy jest kilka osób, które decydują. To może być osoba niższej, niższej w hierarchii firmy, która się znajduje niżej. Może być ta osoba, na przykład Chief Technology Officer, czyli ten szef całych oddziałów technologii IT. to jak Widzimy różne, różne poziomy zaangażowania do aspektu wyboru kontrahenta, wyboru partnera, wyboru firmy, której coś zamówimy. I wtedy ta komunikacja jest różna do tych poszczególnych stanowisk, poszczególnych osób. W bitusie tego wszystkiego nie ma. Ja mam do Ciebie pytanie, bo Ty jesteś ekspertką od marketingu online, sama projektujesz te lejki. Wiem. Wiem, oznamy się bardzo dobrze. Wiem, że obsługiwałaś różnego rodzaju biznesy jako konsultantka też. Czy ty potrafisz projektować lejki dla B2C i dla B2B, czy specjalizujesz się w którejś branży? Ja, jako konsultant, zaczynałam właśnie od takich bardziej eksperckich konsultacji, dla, właśnie dla, dla tych ekspertów, um, którzy teraz robimy ten odcinek podcastu. Natomiast aktualnie jest to bardziej branża B2B, czyli bardziej sensowe rozwiązanie typu Software as a Service. A mam do Ciebie pytanie: ty, masz, ty jesteś freelancerką, robisz na zlecenie, tak? Nie jesteś nigdzie mhm. zatrudniona jako yy, na wyłączność. Yy, możesz dla każdego pomagać, projektować takie lejki i tworzyć je od początku do końca. Czy w jakiś sposób ktoś, kto słucha teraz tego podcastu może skorzystać z Twoich usług i gdzie może znaleźć takie informacje? Reklama. Taka. Zrobimy twoje, twoje reklamę. Ja promuję każdego mojego gościa podcastu, więc chciałbym, żeby słuchacze, jeżeli podoba im, się, podoba im się to, co mówisz i uważają, że to jest rzecz, która by im się przydała przy promocji siebie i promocji swoich produktów, usług, idei, czegokolwiek, Chcą się do Ciebie zwrócić, żeby mieć taką okazję i zapytać Ciebie, chciałbym, czy mogą coś takiego zrobić, gdzie mają pisać, na jaką stronę wejść, czy jest jakiś, nie wiem, Sales Page, bo to profesjonalnie się nazywa, mm -hmm. strona sprzedażowa Twoich usług, gdzie można skorzystać z Twoich usług, żebyś zaprojektował. Na przykład jest coach, który słucha tego odcinka, Albo trenerka personalna, i ona sobie myśli, fajnie by było mieć taki marketing na autopilocie. Nie wiem, jak to robić. No i taka Margo, ona by mi się ze mną spotkała na kawę, ja bym powiedziała, co chcę, a Margo mi wszystko zrobi. Czy jest taka możliwość takiej współpracy z Tobą, tak upraszczając? Tak, oczywiście, że jest. Na co dzień pracuję częściowo w agencji z agencyjnymi, korporacyjnymi klientami. Generalnie różnymi klientami średnie firmy i większe firmy. Natomiast jako konsultant mogę również doradzać tym mniejszym. I to bardziej działa na zasadzie, że rozumiem, że osoby, które na przykład dopiero zaczynają, nie będą mogły pozwolić sobie, nie mają takiego budżetu marketingowego, żeby zatrudnić agencję. Natomiast Wolą i mają chęć do tego, żeby przepracować chociażby personę customer journey, czyli ścieżkę zakupową klienta, ale potrzebują, żeby ktoś ich nakierował na to właściwe rozwiązanie i im asystował w tym. Ja mogę wykonać taką rolę, więc możemy się umówić na darmową, 20-minutową konsultację z, takim, z taką osobą, żeby... Telefoniczną, tak? Telefoniczną konsultację lub na Skype'ie, żeby umówić konkretne cele, czego, potrzeby, potrzeby. potrzeby mhm. czego ta osoba oczekuje. To generalnie można się ze mną skontaktować. Stworzyłem specjalny landing page na cele twojego podcastu. Można wejść na niego pod linkiem margolic.com Łamane na lepiej teraz i tam znajdzie się szczegółowa oferta e, dla Twoich słuchaczy. Także moi drodzy, margolic.com łamane na lepiej teraz i możecie e, dostać z tego co wiem, wynegocjowałam z Margo dla Was zniżkę, bo ona zwykle e, bierze o 1 trzecią więcej od klientów, ale. Chciałem, żeby w jakiś sposób zachęcić słuchaczy do tego, żeby skorzystali z jej usług, więc wynegocjowałem zniżkę za serię konsultacji z Margo. Jeżeli chcecie taki lejek, żeby ktoś zaprojektował, otrzymacie właśnie takie trzy konsultacje, trzy spotkania z Margo. Po każdym będziecie musieli w, swój etap, w swoim etapie coś zrobić. Ona Wam powie na kolejnej konsultacji, co zrobić dobrze, co zrobiliście źle, co można poprawić, a inne, inne że tak powiem, jej usługi to już indywidualnie możecie nagadywać. W każdym razie margolic.com łamane na lepiej teraz i jest specjalna oferta dla tych, którzy słuchają tego odcinka o marketingu na. Autopilocie. Moi drodzy, ja powoli kończę tę rozmowę z Margo. To jest pierwsza część rozmowy na temat marketingu online, na temat automatyzacji, lejków, leadów. Będzie dużo więcej w drugim odcinku. Także, Margo, bardzo Ci dziękuję za to pierwsze spotkanie nasze. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. No i moi drodzy, za dwa tygodnie kolejny odcinek. Będziemy kontynuowali więcej takich konkretów, jak słyszeliście, Margo mówi bardzo konkretnie o marketingu online. Także dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Kochani, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek z Margo. Mnie się podobał i zastanowię się nad skorzystaniem właśnie z tych rad dotyczących automatyzacji. Przypominam, żebyście wchodzili na stronę margolic.com, łamane na lepiej teraz. Tam jest oferta Margo konsultacji, serii konsultacji dla osób, które chcą taki lejek stworzyć, które chcą zautomatyzować i stworzyć ten marketing własnych usług, sprzedaży na autopilocie. Także serdecznie Was zapraszam na jej stronę A łamane na lepiej teraz i życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Hej! Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka Lepiej Teraz. Jeśli Ci się podobało pozostaw proszę pozytywną recenzję na iTunes. Pragnę żyć pośród ludzi biorących odpowiedzialność za własne czyny i własne decyzje. Tak, by kreowali lepszą przyszłość. Dołącz do nas na Facebooku lub wejdź na stronę Lepiej Teraz i ściągnij darmowy warsztat, który czeka na Ciebie. Jako mentor i certyfikowany coach pomogłem już wielu słuchaczom w odnalezieniu misji życiowej, wyznaczaniu celów, osiąganiu tych celów, a wyniki przechodzą ich najśmielsze wyobrażenia. Także moi drodzy, podcast jest tylko pierwszym etapem zmiany. Drugi etap to systematyczna, samodzielna praca, w której mogę Ci pomóc w trakcie indywidualnych sesji 1 na 1. Jeśli masz pytania, pisz proszę na kontakt małpa-lepiej-teraz.pl i życzę Ci wspaniałego dnia i pamiętaj, lepiej teraz!